Nie ma ognia. To widzę, Darek, wodę sobie wieziesz. Leci Darek z wodą. W ciemnicy Kijowa. Witam Państwa. Tu Darek Zarecki. Zapraszam na moje wojska. To może na tym ścianie. A tutaj grzejesz wodę? A? Tutaj grzejesz wodę na słońcu, czy co? Też już słońca nie ma. No czasem do... Zawsze na słońcu grzałem, no. Nie? No, a tak tu w piecu, nie? No, trzeba wali... nowy łańcuch skręcić. Wali z palenizną, nie? Już czuję. A co, paliłeś? Tak. No to a ugasiło ci się i dlatego pewnie. O, zorum. Szarżują. Skaczący. Ale się Funcio powiedział, że przyniesie trutki. Ty, odkąd on te trutki przyniósł, to jest Biskitu. Szczurno oszalały. No bo na pewno pozdychało większość. Bo ja się na zewnętrzną wyjść. Jadę rogatę. Oj, Boziu, kochany. Welcome to the pleasure. Nie, ty pierwszy. Czekaj, gdzie? A, tam jest. To po ognia idź lepiej, bo palić mi się chce. Fanta, bułeczki. O, nawet naleweczka. O jak? Dariusz dobrze, już z rana obsażony. No to fajnie. Wszystko było dobrze, gdyby mi pan władza, nie? Ale cieplutko tu, tutaj w obrębie. No bo tu jest w obrębie, a idź tam dalej. A masz ognia. No. Ja tu tradycyjnie z lufki. No. W domu 100 zapalniczek, a zapomnę cię. Oj. Także Pitra spotkałem, daj spokój, ja jak berety. Zapewne narzędzia, z narzędziami aferata, tak? Szkoda mówić. Mogę podłożyć? Tak, tak. Spokojnie. Wiesz, teraz zima, trzeba już dalej zacząć, znaczy zima, jesień, ale zimne dni, 9 stopni teraz jest. Słuchaj. Będzie trzeba jakieś te przedmioty, jakieś ma... Wiem, że ma koksu jest. Koksu? No. Ale... Na Bema. No dobra. Że to może być przepalony koks, nie? A przepalony koks to jest masakra, nie? Pierku trochę dodamy. O takie rzeczy to się mniej martw. No. Bo ja to na węgiel ci trochę wezmę w workach po 25 kilo. No. To tam i taki worek to będziesz miał na tydzień. To jest cały moje palenie. Tylko o to chodzi, żeby wziąć jakieś, już trzeba kombinować materace i takie rzeczy. Żeby tu ciepło było. Spokojnie. Bo jak będziemy tylko palić, to wiesz, że tutaj się zaczadzi. Jak to się mówi, pić i palić trzeba umieć, nie? Stanę sobie tu. A ten, no jak to się nazywa? Zapomniałem. Taty, bo. No tam jest, nie?
Go trzeba wyczyścić. No. Nie, ja ci powiem, nie jest taki brudny. Tylko wiesz, lepiej zawsze przeczyścić, nie? No to na pewno. Dalej chce mnie zaczadzić z rana. Synek też tu siedział i taką. Zobacz, jaka mgła idzie. Do kuchni. Oj, nie dałem rady. Nie, papier. Dobrze, że ciemno jest, to nic nie widać. Trzeba się rozpalić. Spoko. Ty, a jak ten powoń? Przecież teraz nie gra, bo Polska gra cały ty, czas. Ale tak o, z lekę... Damy radę, nie? No pewnie. Jak miasta? Ach, se przyklapnę. Ja będzie dobrze, bo to będę wielko dałem. Pali się jak diabli. Chociaż nie wiem, czy diabli się pali, bo diabeł w piecu siedzi, nie? A ty w piekle. Mhm. Oj, Boziu, nie kochana. I co porabiacie wczoraj? No co? No. Butelki, puszki. Ja Jimmy'ego pytałem, czy on zbiera puszki. To mówi, co? To mówi, że siebie debila nie będzie robił. Czy co? Że nie będzie siebie debila robił. Za 3 złote biegał. Za 4. No. Słuchaj, Zimula to jest Zimula. Zimula ma swój świat, nie? Mhm. A Zimulka to jest Zimulka, ale lubię go. A o której chodzicie na te puchy? No dzisiaj całą noc już chodzili. Bo ja zawsze przyjdę i jakoś nie trafię. Ja trafiam was jak siedzicie. Jak żeśmy wyszli o drugiej. A, no dobra. No. To gdzie są te puszki? Złomy są zamknięte jeszcze. A czy, przepraszam, butelki. No, już zmiana. Nie, powiedz co? Tak stwierdziłem, że lepiej się opłaca butelki zbierać niż puszki. To będę ci butelki zbierał. Zobacz, ile ja muszę z synkiem butelek, czy puszek nazbierać, żeby dostać 40, a czy 4 złote. To masz 56 puszek chodzi na kilogram. No. To się w ogóle nie opłaca. Puszek zbierać? Pewno. Jeszcze jak były po 8, to tak. No dwa razy. Ale 4? Cicho, szczurki. Zapójcie do pieca. I będzie... To te, co kawę piły. Słucham? Z tobą. No. Ty, a wiesz jakie jaja? Zrobiłem sobie kawę. Wtedy rano kawy się napiję. Ja patrzę. Co jest teraz na cholery? Kawy nie ma. Szczury. Zjadły. Nie śpią wtedy. A ja. Chodzą nabuzowane, nie? Ale zobacz, jak się funcio. Te truski dał na szczurki. A który ten? A to się bardzo elegancko pali. Będziesz teraz miał częste palenie. No. Trzeba palec nas nosić. No. Spokojnie. Damy radę. Najlepiej to by było porąbać i gdzieś poodkładać. No. Już wiesz, tylko podrzucać. No, no. No i tak to leciało, jak to synek mówi, nie? Mhm. Ale niestety synek za niemu. Zawodnik reprezentacji poszedł spać. Nasze kawalerskie. Widać, dlaczego nocy nie spana. Kto? Dlaczego noc nie spana. Nie, no mówię ci. Przyszliśmy tą kawę, żeśmy wypili. No. Miałem synek, idziemy. Na butelki. Żeśmy nazbierali tyle butelek. Poszliśmy za deptak. No tradycyjnie, jak ja. Może przywoła przyjmie pani buteleczki. No. Przyjmie, czego zależy jakie. Zawsze dużo harnasi było. Promocja jest w Żabkach. Nie, to nie było w Żabce. Ale promocja ma. No butelki. W
Żabce butelki skupują? Nie, mówię piwo, jest promocja. A piwo, no. Dlatego ludzie. No i słuchaj. Dobra, sprzedała, dała tyle i tyle. Dobra, idziemy. Może synek. Daj tam. Nalewka będzie, nie? A to żeśmy usiedli. Ty, no patrz. Piwo żeśmy położyli na tym, na stole. Szkieła jadą, nie? I tak fajnie, wychyla się, ja mówię, o, no jest zawrót. No to ci mówię, podjechali, a wiesz, a my grzecznie, nie? Spokojnie, tu tego, imię, nazwisko, tu tego, domu, ten. Wiesz co powiedział mi, Szkieła? No. Byłem zdziwiony. Nie, to ona powiedziała, ta pani, bardzo ładna policjantka. Mówi, takich jak wy to trzeba szukać. No i ty, ten tako. A co miał na myśli? No, że po prostu jesteśmy grzeczni, spokojni, nie robimy awantury. Wiesz o co chodzi, nie? Aha. I ty. A on tak siedzi, macie tu dwie dychy. Ja mówię, to jest przecież niemożliwe. Żeby władza dawała nam pieniążki na jedzenie. Dobra, ten tego tam, nie? Wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tylko w Szczecinie tak jest. Tak? Aha. A wiesz, że Polska nie lubi Szczecina. Tak samo powiedziałem jedno. Jaka mgła mi przeszła. Nie, jak papierosem dmuchłem. Że Pogo nigdy nie zostanie mistrzem Polski. Z hurtu bierzesz? Nie, z tego no. Z parkingu. A są? Tam no. Je, to mogę ci przynieść kilka. No wiesz, takie małe, nie? No. Tylko zawsze to cholerstwo ściągam. Wiem, stresza. Bo to jednak śmierdzi, nie? Tak, bo to jest stres. No. No i tak to leciało, nie? Uh-huh. A gdzie jest mój kochany moteczek? Dobra. Kropki, kasek. Tylko troszeczkę za nie mógł. A ja się żywym, nie? Uh-huh. O Boże. O, już poszło. Dobrze, że to nie jest mokre. No. Przepraszam? Później facet mówi, gdzie są moje palety? Nie, należy mi uznać. Ja wiem. Jeszcze se funkcją mówi, dobra chłopaki, bierzcie, bierzcie, bo wiecie, tam palicie, nie? Mhm. Ja mówię, palę. Bo jeszcze zima, to palę, nie? Zbliża się zima, co nie? To my zbieramy już rzeczy. No ja. Jakby ktoś miał kurtki, materace, ciuchy, nie? Albo coś, żeby podrzucić ciepłego, zawsze niech podrzuca. No jak? Kładę tutaj na bok, żeby ktoś. Niechcący się nie ładował. No, no, no. Wiesz, co to jest, nie? Wiem. No. Zawsze pierwsze co robię, walę młotkiem w gwoździe, żeby je zająć, bo nie daj Boże, ktoś wejdzie niechcący, nie? A ja raz się nadziałem. Ale nie tu, tylko ogólnie. No. To nieprzyjemnie wspominam go. Uuu. Nie, muszę. Kolega kiedyś brak na gwoździach. Tu stanę, to nie będzie dymu. O człowieku, masakra. Mechaniczną piłą. Tak to się mówi. Ej, Boże kochany. Ty powinieneś tą używać. Jak co? Tego. Ona mniej, mniej ci ciągnie baterii. Mówisz? Tak, bo to LED jest. No LED. A tamta jest żarówkowa z przodu. No.
A o wiele więcej światła da i mniej baterii ciśnie. Także dzisiaj się działo. Miłe wspomnienia od policji. Bardzo dziękuję. Mandat był? Tak. To chociaż na mandacie masz, kto ci sprezentował. No, ale nie. A ile dostałeś mandatu? Mogę powiedzieć. Co? Mogę powiedzieć. 20? Nie, mama mi nie pozwoliła. Ale tata pozwoli. Tata nie, tata to jest biedniutki. Tak mi go szkoda. No mów, ile dostałeś. Nie mogę powiedzieć. To mogli dać ci cenę mandatu. Dali ci pewnie, żebyś opłacił ten mandat, który ci wystawili. Tak. Jak ja opłacę mandat, jestem bezdomny. O, patrz. Widzicie za cholerę? Na wszystko jest sposób. Jak to się mówi? Sposoby i zabałkami kółka łupę spalić, nie? Czekuję teraz, nie? No bo trzeba pożartować. No pewnie. Jak to się mówi? Żeby nie zwariować. Ale służyska, nie śpiewajcie bażanta, bo tak nic nie dostaniecie. Szczurki to są szczurki. Ale powiem ci jednak, tak o. No. Nie, jak mi szkoda ich. Kogo? Szczurów. Nieraz im coś tam odrzucę. A dobra, to ci przypomnę twoją suchą kiełbasę. A no właśnie, ty. I co, dalej ci szkoda? Wiesz co? Nie wiem, jak to zrobił. Synek znalazł suchą kiełbasę, nie? No ja wiem. No. I ty, a taka była sucha, że no, dwa dni się patrzyłem. No i tak o, nie. Jak mi przyciśnie. Ty, wziąłem plecak do wyra. I tak o, wstaję rano. Gdzie jest sucha kiełbasa? Tak do siebie. No przecież plecak był zamknięty, ty, nie ma suchej kiełbasy. Nie wiem, czy one są tak przezroczyste, że przechodzą przez plecak. Nie wiem, żadny szlak trafi. Tak się, przepraszam, wkurzyłem, że... A tych chorów nie dasz rady. To takie trudy włoskie są, że... Jak to mówił ten, pyzdra, nie? No. A tu nie, kwisą. Pyzdra, nie, pyzdra to był ten gruby, nie? No. A pyzdra był ten, Gliga Wolska. Fagier, fagier, fagier. Zajebisty film, przepraszam, że bluzgam. Janosik. Świętej pamięci Perepeczko. No niestety, każdy idzie do piachu. Gdzieś musi. Tak jest natura. Oj, Boziuniego, kochana. Do białego rana. O, cóż to. No i o czym możemy porozmawiać jeszcze? O piłce nożnej, nie? O muzyce, nie? Nie chce mi się mówić o moim kochanym tatusiu, który jest biedniutki. Wiesz, że tak mi to szkoda. Szkoda mi go. Wiesz, ostatnio co byliśmy, on mnie przepraszał. Mówi, tata, za co ty mnie przepraszasz? No. Że z moim ojcem byłem. Ja wiem, tata, nigdy nie byłeś z moim ojcem. Byłeś bardzo dobrym ojcem. Za co ona? Cholowity facet. Oj, kochany tatuś. Oj, Boże, kochany. Ja jak smogu, ale jest. No. Dokładnie. Ale miasto budzi się naszymi marzeniami. A kto to śpiewa? Kuchni. Darek. Teraz ja.
chodzi. Ja nie mam głosu muzycznego, jak Kukiz, nie? Widzisz, jak się dmucha, ile... Słucham? Widzisz, jak się dmucha? Nie wiem. No nie wiesz? Trzeba się uczyć. Ja mam cię uczyć? No wiesz. Paco, wiesz jak to jest? Gruźlica. O, kurczę. Ty? No. A pamiętasz Matejkę? No. Cześć tam powiedział, nie? Co? Może ci szyby powybija, nie? No i tutaj sobie, proszę Państwa, grzejemy. Znaczy ja sobie grzeję, bo gdzieś... Dużo schodzi ci drzewa? No wiesz, ale tak leży. Szczerze, schodzi, co? To leży, ja tak przyniosę ze 2-3 palety. To na wieczór starszy, czy jeszcze brak? Znaczy wiesz, zależy. Jeżeli robię zupę, albo robię pranie, no to tak dwie palety idą, nie? A ty masz garnek czysty albo coś? Tak. Ty chcesz zupę sobie zrobić? Nie mam zupę, Paweł. Ale normalną od zera. To wiesz, że to będę pewny, że ją zjesz. Możesz pić, nie bój się. Mam zupę. Darek. Możesz pić. No. Nie bój się. Co pić? Mówię, możesz pić, nie bój się, bo popatrzałeś tu tak skromnie. Co? No, mówię, możesz pić. No. Ja ci nie zabraniam. Widzicie Państwo. Wszystko jest ok. Tylko trzeba być człowiekiem. Ale widzę, budżet poszedł. Dobry. Co? Budżet. U taty byłeś? Byłem, ale tata... To można zebrać z butelek, co nie? Tylko z butelek. Ciepło. Powiem ci, że puszek się nie opłaca. Słuchaj, jeżeli mam zbierać puszki i na kilogram puszek chodzi 56 puszek, to już wolę iść na butelki. A gdzie butelki zbierasz? Idziesz na ten? Na wały? Tam nie. Jest najwięcej. Nie. Słuchaj, dzisiaj w parku żeśmy znaleźli dwie butelek. Daj młotka. Walnij w połowie. A nie uderzysz mnie? Nie, walnij w połowie. W połowie walnij. Nie bój się. O. No, teraz to ci się trochę będzie palił. Ja się nikogo nie boję. Wiesz, kogo się boję? No. Nawet śmierci się nie boję. Znaczy... Każdego dopadnie. No właśnie. Słuchaj, powiem ci taki numer. No. Taki kolega, długi, chłop jak dąb, człowieku, wiesz jaką walił wódę? No. Zobacz. A gdzie masz tasaczka? To jest tasaczek. Dawaj tasaka. On walił wódę jak wariat. No. Kiedyś prosiliśmy do takiego koleżki, 07:15 minut, ja mówię tak o, do swojego kolegi Wojtek. Ja nie dam rady, człowieku. 15 minut wywalić 07? No. Na 4 osoby? Kartę ci zarejestrowałem. Jaką kartę? Do telefonu. Bo nie mam telefonu. No ja mam. Aha. No, jak zasłużysz, dostaniesz. Aha. Dobra, spoko. Ale już kartę masz, już przygotowaną. Tego telefonu nie ożenisz, bo jest blokada na nim. No i bardzo dobrze. Słuchaj, zaraz wracałem sobie porąbię. Od taty, zaraz mówiłem sobie porąbię. No. Chciałem kupić tablet. A ty, nie, to ja ci wtedy odradziłem, bo ten, jak, o, powiem ci tak, no. Jak kupisz sobie, dajmy na to, coś kiedyś no. I będziesz chciał to sprzedać, no. To przyjdź do mnie, no. Ja to cię kupię, a jak będziesz chciał później sobie wykupić, nie, wykupić, no. To sobie odkupisz ode mnie. No dobra, spoko. Bo w Lombardzie będą ci odsetki szły. No ja.
aż go nie wykupisz i przepadnie, tak? No. A u mnie będzie se leżał. No to zobacz. Kiedyś kupiłem w lombardzie... Tylko nie, że będziesz mi co tydzień przynosił nową rzecz. Dobra. Ja lombardu nie otwieram. Ale słuchaj, kupiłem w lombardzie telefon za 80 zł. No gdzieś miałem strasznego kasa, poszedłem go zostawić. A on mówi do mnie 30 zł. Ja mówię, ale proszę pana, to się kupował za 80 zł. Nie chce pan? Niech pan nie sprzedaje. Się zastawia, nie sprzedaje się. A się zastawia się, ja się chciałem zastawić, nie? Pomyliłem się. Ale ja się nie dziwię, bo jakbym miał lombard, to tak samo robił, nie? Mm-hmm. Bo każdy chce zarobić. No tak. Każdy chce przeżyć, każdy chce zarobić. Wychodząc już 50% tracisz prawie. No jak? Przychodzisz i tak... No, to niech pan sobie idzie gdzie indziej. Ale tak sobie myślę. No. Ale nie mówię głośno. Każdy może się domyśleć, co ja sobie myślę, nie? No. No to na pewno. No. No co zrobić? Życie. A życie nie bajka, nie? No nie. Widziałeś, jak szybko się pozbyłem? No jak? Do tasaczki. Jak? Ła. Łasiska poszła. No. Poszła siła. Te mniejsze to lepiej na rozpałec, nie? Tak. Znaczy to jeszcze kroję to na... Tak, na małe. Na trzy, nie? Mhm. Na rozpałkę. Ja widzę leworęczny jesteś. Prawo. Aha, a to nasze, no. A te grube daje tak, że wiesz. Jak się już, no, z hajca. Miasto budzi się naszymi marzeniami. Trafiłem na sęk. Sęka, no. O, a jak na tego diabła trafisz, no, to szybciej to ja bym z nogi to połamał. Ja też bym z nogi połamał, ale dziś mam jeszcze cholowitą nogę, nie? No. Ale wszystko się polepszyło. I dobrze. Dlatego, że byłem na czasach, nie? Agro. Agro. I tam mnie troszeczkę podleczyli, nie? Dzięki temu noga jest. No. Wątpię, Darek, czy w tym momencie by było dobrze z tą nogą. Powiem ci tak szczerze. Oj, by było masakra. Już byś nie chodził. A bo nogi nie miał, nie? Aha. A też jeszcze jako tak uśmigam. No, nie no. Tam. Reperacja była. No. Dziękuję. Nie powiem kłamu. Zwłaszcza jednej pani, pielęgniarce, która tak dbała o mnie, jak o swojego synka. Panie Darku, co jest? No nie nic. Darku, wiesz, mówi tak, o, nie pali mi papierosów. Ja mówię, przechowa kochana, gdzieś palić się chce, no co mam zrobić? Nie palimy. Nie mówię co alkoholu, nie? Mhm. Nie pijemy, bo w czasach się nie pije, nie? No, raczej. Raczej właśnie. Na czasach się nie pije. A że była, jeżeli kiedyś mnie zobaczy, daj na chwilę. To powiem mi tak, o. No. Bardzo jej dziękuję. Piękna kobieta. Ale nigdy nie mówię baba. No baby, tylko baby to są w nosie, nie? Dokładnie. A
kobiety są kochane. No widzisz, Pakuś, życie. A widzisz, że zmieniłem czapkę? No. Bo gdyż zaczęło być chłodno, to mówię tak, o, zmieniam czapkę. Ma taką lepszejszą, nie? Lepszejszą. A chcesz taką normalną czapkę? To znaczy? No wiesz, wełnianą. Znaczy wiesz, zimówka. Ja mam czapki, tylko gdzieś tam... Powrzucane. Szczurki. Ubierają się na zimę. No. A po co mu czapka? Kołdrę se robię. No. O, ładnie się rozpaliło. O, teraz tak. Teraz jest poezja. Ciepło tobie nawet już. Tak, naleweczka, ciepło, no równa się łóżeczka. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. No, ale ładnie. Tylko, że za długie ty dajesz te... O, te... Wiesz, czemu długie daję? Później przesuwasz. No. A jakbyś zapomniał? Nigdy nie zapomnę. Pako. Tylko takiej nie dawaj. Nie no, co ty zwariowałeś? Zawsze mogę być na rajsu, ale zawsze tak o, idę spać, to musi ognisko się zagasić i wtedy wsiszysz. Miasto budzi się naszymi marzeniami. Pamiętasz moje marzenie, jakie było? No. Pojechać do Hiszpanii. I? Kiedy? Nie wiem, może. Jak bym tam to do Hiszpanii czy nad morze? Nie, do Hiszpanii. Bo mówisz morze. Morze to wiesz. Camp Nou. Barcelona i... Jak to było? Gdzie jest ten? No... Nie... Real Madrid? Bernabeu. A w ogóle drugim moim marzeniem to było mieć kolejkę. O Boże, mój kochany, kolejkę. A trzecim marzeniem nie powiem, co jest. Bo to jest moja tajemnica. Też tak można. Ja chciałbym. A to jest niemożliwe.